Witajcie w następnej Ala Degustacji. Tym razem piwo angielskie Timothy Taylor's Bolt Maker. Jest to bitter, 4,2% alkoholu. I co oni tu piszą? No i że ten ich smak został osiągnięty używając najlepszych naturalnych składników, ich źródlanej wody, najlepszego słodu jęczmiennego z Golden Promise, całych liści chmielowych, ale tutaj nie napisali jakich, ale ja wiem, Styrian Goldings, Goldings i Fuggles, trzy angielskie chmiele. I oczywiście ich własny drożdże, ich własne drożdże. I tyle tu napisali. Piwo było kilka razy nagradzane na różnych konkursach. No i produkują je dosyć długo. Nie napisali tutaj. Ale to odkąd pamiętam, widziałem. Nalepki się zmieniają troszeczkę, ale jest dostępne. Absel niebieski z snopkiem jęczmienia. No jak widzicie, tutaj jest nalane piwo w barwie bursztynowej, tego się trzeba było po bitterze spodziewać. Klarowne, piana dosyć duża się robi przy nalewaniu. Na początku drobno pęcherzykowa, ale później te pęcherzyki szybko rosną, piana dziurawi i opada. No ale tutaj może się utrzyma troszeczkę. No, ładnie wygląda. Pierwsze wrażenie jest takie trochę drożdżowe, ale później wychodzą słody, znaczy jeden w tym wypadku, ale słodowość wychodzi, taki karmel troszeczkę, troszkę owocowości, tak jak to zwykle w bitterach. Dosyć przyjemnie, troszkę takich malanoidowych nutek przypalanego takiego ciemnego chleba, powiedzmy. Ale wszystko jest delikatne, przyjemne, zachęcające. Dobra, to weźmy pierwszy łyk. Wasze zdrowie. Piwo jest wytrawne. Lekkie, ale na pewno nie jest wodniste. Ma bardzo fajne własne ciało. Jest trochę karmelu, jest sporo takich malanoidowych nutek, przypalane taki skórka ciemnego chleba przypalana. I taka właśnie ta paluność troszeczkę przechodzi od razu w goryczkę, która jest ładnie zaznaczona, ona jest taka ziołowa, bardzo przyjemna, nie przesadzona, ale ładnie zaznaczona. Może dlatego, że piwo jest dosyć wytrawne i ładnie się tutaj prezentuje. Są takie oczywiście fajne cytrynowe akcenty, troszkę owocowości. Piwo jest naprawdę fajnie sesyjne, bardzo pijalne, odświeżające. No, bardzo dobre. Oczywiście bardzo tradycyjne, angielskie. Ale goryczka jest fajna. Podoba mi się. Szczególnie ta goryczka tutaj. Bo zwykle, jeśli chodzi o styl bitter, wcale nie jest taki gorzki. A tu, proszę bardzo, goryczka ładnie zaznaczona. Podoba mi się. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, jest to piwo bardzo takie klasyczne, tradycyjne. No ale nie wszystkie muszą być nowofalowe i
amerykańskie, prawda? To jest takie bardzo klasyczne angielskie piwo. Bardzo przyjemne, odświeżające, sesyjne, można sobie przy tym rzeczywiście posiedzieć. No i zrelaksować się. Tak. Mam nadzieję, że taka recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypomniał o każdym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.